Nie jestem smutna bez powodu. Zbieram swój każdy uśmiech dzisiaj w środku wewnątrz. Trzymam go głęboko, żeby jutro o 6 rano wyrzucić te wszystkie uśmiechy dla oto tego zawodnika. V-Block 36, Marta Maczyk. Ten to ma po prostu, powiem wam, miechy w tych płucach. Także... Nie mów tego nikomu. No, jeszcze raz. Ja ciebie nie poznaję i tak się wyśmiewałeś. Jeszcze raz powtórz. A, dziękuję. Sorry, dziękuję. A, dziękuję. Widzieliście, ile razy on to powtórzył? Coś w tym musi być. Dobra. Tak, taki chudy, normalnie po prostu. Bierzemy ich na ten? Jak to jest być w roli faworyta? To jasne. W roli faworytów to wiesz, cała barka. Ma raz. Ale dziękuję. Powodzenia. Już mało rozmowni jesteście panowie. Chciałem powiedzieć 10 minut do startu, a wam się tematy skończyły. Dziwne. Zaczną się nawet, to będziemy. Ja się cały czas zastanawiam, z tej ręki zacząć. Tam, widzicie? Nie widzicie. No i oni mniej więcej widzą dokładnie tyle samo. 5 km w linii prostej to jest naprawdę kawałek, a kiedy zejdą do wody, okaże się, że ziemia jednak jest okrągła i tego baneru, którego wy nie widzicie, oni tym bardziej nie będą widzieli. Dlatego trzeba zapamiętać newralgiczny, charakterystyczny punkt schodzący las i tam naginać, wziąć poprawkę na wiatr. Jak tu kolega ładnie powiedział, napierdalać. Inaczej tego nie widzę. Panowie, słabe pęcherze, rozumiem, że tak szybko weszliście. Widzimy się. Jeszcze dzisiaj się kilka razy widzimy. Jak, Marcin? 3 minuty zostały niecałe do rozpoczęcia tej wspaniałej rozgrywki. Wszyscy już prawie w wodzie. Zimno jest jak nie wiem co. Nie zazdroszczę. To się nazywa luzik. I bezstresowe podejście do zawodu. Tamci już robią kilometry. 30 sekund! 30 sekund! 20! 15! Uwaga, uwaga! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Start! Marcinek, chciałoby się wystartować jeszcze kiedyś. To jest ten moment, że człowiek mówi, że chciałby. No ej, no. Strasznie, powiem, tak... Zazdroszczę im tego, no. Ty masz normalnie łezkę wokół. Mam. Arda Suka 2018, supporty już czekają na swoich zawodników. I my widzimy też pierwsze bojki. 10-15 minut i będziemy mieli pierwszego. 5 km w wodzie, 225 km wokół tatr i 55 km tatrzańską granią. Dodać należy, że pogoda nie będzie ich rozpieszczała, bo więc ta edycja hardej suki naprawdę zweryfikuje umiejętności wielu triatlonistów. Mamy pierwszego zawodnika, Tomek Sakuta, triatlon Mietków Team. Tradycyjnie Marcin Wernik. 9. Dawaj go. Dawaj. Trzymaj go, zaraz. Miejsce dla zawodnika! Są i nasze misie! Kudrek, nie dawajcie mi kurwa wody! Jak tylko Izo! Ty chcesz Izo? Nie dawaj mi tego! Dobrze. Masz to Izo tam jeszcze? Opierdzielamy się! Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Jedziemy, jedziemy!
Jak widzicie, supporterzy czasem dostają opierdziel. Nie dawaj wody mi, no. Widzisz, mu dałem zły bidon. No ale tak to już jest. Humory się zaczynają, jest w miarę zimno. Jak patrzyliśmy, 7 stopni, tak? Zawodnicy są już ubrani. I teraz zaczyna się walka z zimnem. Dla tych, którzy tutaj teraz przyjechali, to będzie jakiś 60 kilometr. Czołówka, Tomek Sakuta, Marek Szymczak i Wasilewski, zapomniałem jak ma na imię. Są jakieś 20-30 kilometrów już z przodu. W życiu supportera pojawiają się takie chwile, gdzie adrenalina uderza trochę mocniej. Panowie przyjęli wreszcie pozycję Oreo. Ale coś tu znowu zwalniają. Z 50 zrobiło się 48. Ale dokładają. Dokładają. To nie jest tak, że jedzie jeden za drugim. Może jak będzie jakiś zakręt, będzie widać. Nie siedzą sobie na kole. Nie siedzą sobie na kole. To jest honorowa rywalizacja. Uczestniczyli w zerowej edycji jako support i z tego co wiem, wtedy już sobie wymyślili, że zrobią to razem. A my z Archim. Nie widać Arciego, pokażmy Arciego, jest Arci. Już krótko, Arci nie jest najładniejszy, ale tak krótko pokazaliśmy. Żonę ma ładniejszą, ale niestety nie jedzie z nami. Supportujemy chłopaków. Wszystko gra, chłopaku? Jakiś czubek mnie goni. Ty, właśnie, ty, ale ci powiem, ci Boronci ciśnie. Zupę dostaniecie przed tym długim zjazdem, dobra? Na samej czyli górze. 120 km to będzie. Uważajcie na niedźwiedzie. Maciej, dobra, uważaj ty. Tam na pleso, gdzie się na zdjęcia zatrzymywali, się po lewej stronie. Dobra, dobra. Dobra. Cześć, ja nie wiem, czy ta zupa nie później. Nie, zrób tą zupę na zjeździe, naprawdę dobrze ci zrobi. No przecież się wychłodzisz na zjeździe znowu. A teraz mamy długo prostą, nie? Dobra, uciekamy na górę. Dobra. Nie wiem, może w tatrańskiej Łomnicy i tam później w Smokowcu się zatrzymamy, żeby... Jak żebyście... będą niedźwiedzie, to dzwońcie. Dobra. Nie chcecie zupy? Zupa jest. Nie, później. Zjedliśmy Anię. Dobra. Wymień mi bidon. To weź Arci, podmień. Arci, dobra. Dawaj. Za kosikami. O, widzę, że pan jedzie z watami. Michał Boroń. Tak jest. Ile jest watów? Watomierz mi nie podaje. Nie połączył się od początku wyścigu. Czyli da się bez watów, da się bez watów. Bez watów jadę cały czas. Ja słyszałem, że w triatlonie to nie jest modne, że to jest wręcz niewyobrażalne bez watów teraz. Organizmu i po prostu będę sprzedawał od razu watomierz. Szukam tuż po zawodach. Świeży, nieużywany. Szukam chętnych. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Na kolejnej serpentynie. Ledwo co zdążyłem uspokoić oddech. Zaczęliłem się na kolejnego zawodnika, ponieważ zuberec to jest taka tutaj naturalna eliminatornia. Nie wiem, jak to nazwać. I jedzie. Kto to jest? To jest Maciek Mazurkiewicz. Polska. Maciek, jak ten zuberec? Ja go bardzo polubiłem. Tak? Tak. Nie będę... mnie z nienacka i naprawdę bardzo go polubiłem. Nie będę cię prosił, żebyś sprawdził waty, bo wcześniejszy przed tobą nie potrafił obsługiwać tego urządzenia. Ale czy masz może podgląd? Mam nogi z waty. Masz nogi z waty, dobrze, i o to chodzi. Pięknie idziesz. Bo bardzo niskie waty są. Tak? Tak. 100% bawełna. A ja mam taryfę. Akurat panie kierowca nie zatrzymał się pan na przystanku. Ja pindrole, panie. Teraz pan powie kilka słów. Jak to jest w roli supportera na hardej suce? Jak widzicie, jest ciężko, trzeba wszystkiego pilnować, jedzenia i picia. Pak jadą w nocy, także lekko też nie jest. Tym bardziej, że akurat obsługujemy dwóch zawodników. Dokładnie, jednym samochodem. No to jednym też samochodem i to jest ta skomplikowana sytuacja. Logistycznie to się źle układa, ale dajemy radę. Artur, powiedz mi, od której godziny dzisiaj nie śpisz? Wczoraj nie śpisz?
Wstałem dzisiaj o godzinie 4:30. Także no, o 7:00 wyruszyliśmy z Kielc do Zakopanego. No i tutaj byliśmy na godzinę 12:00. Tak? No, czyli za chwilę 24 godziny pękną. Mus to mus, ale widzę, w dobrej formie jesteś. Cieszy mnie to bardzo, ja się troszkę wyspałem. Masz największe wyzwanie, bo ty jedziesz ze mną, a jeszcze po jeździe ze mną samochodem musisz 55 km przebiec, także na pewno podziw dla ciebie. Wiesz co, może podziw to zostawmy dla tych, którzy tam ścigają się tutaj albo o miejsca, czy też z własnymi słabościami, a my po prostu robimy to. Robimy to z tego powodu, że kiedyś albo tu startowaliśmy, albo kiedyś zamierzamy tu wystartować, bo to jest taka impreza, że tu nie przyjeżdża się po prostu od tak. Co ja mokry jestem. Jak, rozgrzany już? Kto tu idzie? Wszystko w porządku? Co? Wszystko w porządku? Dobrze, mam kurde za twarde przełożenie. Jakie za... Co to znaczy za twarde przełożenie? Na moje nogi. A, na twoje nogi, no czekaj, a tu się nagrywa, tu nagrywa. 42 na 25. 42 na 25, tak? No to jest maks mój, no. No to kurde, rzeczywiście, ale chodź, nie, to, że masz za twarde przełożenie, w tym no to nie znaczy, to. Że schodzimy. Ale jak generalnie? No co, no sama powiedzieć, ciężko, ale, no ale po to tu przyjechaliśmy, nie? Tak sobie wyobrażałeś ten zuberec, czy... Wiesz co, nie wyobrażałem go sobie, szczerze mówiąc, słyszałem, że będzie ciężko, no i jest. Popsuła się nam trochę pogoda. Deszcz z małym gradem pojawił się. Prognoza pogody mówi, że do 5:00, czyli na biegu. No dobrze. Która jest godzina? 4:45. No nic to, trzeba to nadrobić na biegu. Godzinę 45 pocisk. Mamy mały grat. Jeśli się nie mylę, mamy drugi dzień lata. Nastąpiła zmiana trasy z powodu ciężkich warunków na Krzyżnem, tak więc perła w koronie Hardej w tym roku nie zostanie przez wielu osiągnięta. Generalnie meta przez wielu nie zostanie osiągnięta, ponieważ wielu zawodników wycofała się już wcześniej z powodu tej oto zimy. Powiem, że nie jesteśmy jeszcze na 2000 metrów. Wyżej już tylko grat. I piździawa, że tak po kielecku się wyrażę. Jak panowie? Bardzo dobrze. No to dobrze. Jest zawodnik, odzyskał trochę mocy. Zimno trochę, no? No, trzeba się ruszać, nie ma co stać. Zaczyna się śnieg. Podejście pod Rakoń. Taka krupa śnieżna bardziej. To było głupie, ci powiem. Ale jest nagrany. Może trochę wieje, ale może uda się coś wrzucić. Okolice Jarzokczego, jak widać, już śniegu jest troszeczkę. W zasadzie już od Rakonia się śnieg zaczął. Zbiegi śliskie. Trzeba naprawdę uważać, tak więc odkładam ten telefon. Trzymajcie kciuki.
kciuki, sporo zawodników we mgle pobłądziło. Tak więc chyba przesunęliśmy się o jakieś dwie pozycje do przodu. Wszyscy czują się uwagę, ale nie poddajemy się, to jest wyścig, proszę Państwa, wyścig! To już warunki mało wyścigowe. Ale doszliście aż na Rochorzec? Chyba tak. Widziałem, że Piotrowski doszedł na tym, na traku. Nie wiem jak ty. Idziesz, gazda, idziesz. I proszę, Grzesiek Kalicki, tatrzańska grupa Kroksa. To jest facet, który rok temu czy dwa lata temu? Rok i dwa lata temu. W Kroksach przebiegłeś tutaj... Na mecie dwa lata temu byłem w Kroksach. Ale ty biegłeś z tego, co ja pamiętam, w Kroksach. No, trochę. Trochę. No i teraz nie mógł wystartować w zawodach z powodu tego, że w Kroksach to się jednak naciąga przyczepy mięśniowe, jak się biega czasem. Musiałem to powiedzieć. I razem z kolegą zrobili taki tutaj bufet na spontanie. Jest zainteresowany. Powiedzcie, co najlepiej schodzi? Kola. Kola, a po ile? Kurwa, to powiem wam. To wernik więcej za ten bieg kasuje. Lecie, lecie. Znów grat. Całe szczęście kulki nie są duże, a wiatr nie jest mocny. Co chciałeś Tymkowi powiedzieć? Żeby kochał sport. Sport to zdrowie. Ale że jak mu się zachce kiedyś tej hardej suki, to co zrobisz? To mu wytłumaczę. A ty sam lecisz? Co, jak zakupisz dobrą kokainę, to a, to jest odlot, wiem, wiem. Się bawić, jak cię. Dawaj, dawaj, masz rację. Słuchaj, rozciągaj tą ścieżkę, będziemy wąchać za tobą. Pięknie ci idzie, powiem ci. Drugi raz na hardej. Tomek, powiedz mi, na trasie spotkałeś wielu poprzednich finisherów. Tak, tak. Którzy co tutaj robią? Nie wiem sam, ja się zawsze ich pytam, po co ten drugi raz? Nikt nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego tutaj jest. W branży triathlonowej drugiej takiej imprezy o takim prestiżu z takimi ludźmi, bo dla mnie jakieś Ironmany to taki plastikowo tam jest, nie? Co jest, Maksym? Coś z nogą widzę. Kontuzja. I to tak poważnie chyba, nie? Czołgam się do ornatu. I schodzisz, nie? Widzę, że... Ale co, coś ci się odnowiło, czy skręciłeś? Jak? Jest siła, żeby... Prawie. Jest bardzo dużo siły. No dobrze. Cieszę się. Cieszę się, Maciek, że to tak zaplanowałeś, że to teraz odpalamy wrotki. Nie, tak naprawdę, że plan miałem taki, że ja dopiero od teraz zaczynam się ścigać. Dobra, dawaj. Podobno już nie ma tki. Nie wiem, co mam powiedzieć. No to co powiedziałeś przed chwilą? Po prostu mi opadły siły. Nie chcę mi się kontynuować wyścigu. Bo to po prostu jest krótka piłka, bardzo prosta rzecz do zrobienia. Każdy to może zrobić. Średnio uzdolniony sportowiec. Średnio uzdolniony. I tak kończy się właśnie hardosuczańska przygoda. To co widzicie, to jest właśnie to, co my widzimy schodząc z Morskiego Oka. Ciężko mi powiedzieć, ile osób skończyło zawody, ale tak jak tutaj próbowaliśmy się w naszym gronie doliczyć, to było około 23-24 osób. Ukończyła tylko jedna kobieta, Klaudia Dominiak. Wygrał Marek Szymczak, drugi Krzysiek Wasilewski. Trzecia osoba, szczerze mówiąc, nie wiem, nie patrzyłem, bo wiemy, że zwycięzca w hardej jest tylko jeden i jedna zwycięzczyni. A my sobie po cichutku, po malutku schodzimy do Polany, gdzie mamy nadzieję czeka na nas samochód, który zawiezie nas
na jakąś fajną imprezę. Wyłącza się telefon szybko.